Trzy dekady, 30 lat, no bo on był jeszcze wcześniej naczelnikiem. Ale to koniec rządu wójta, który nie wylewał za kołnierz. Byśmy chcieli porozmawiać, panie. Proszę się umówić. Ale możemy porozmawiać. On traktował wszystkich tak przedmiotowo, z góry. Jakby on tu był panem, a cała reszta jakaś taka, no nie wiem, no podludzie. Byliśmy w urzędzie z kamerą 2 tygodnie temu. Czy pan coś mi proszę powiedzieć? Nie wiem. Przyjechaliśmy, bo pijany wójt 3 dni wcześniej obraził Ukrainkę uciekającą przed wojną. Trafił na policję. W wulgarnych słowach, tu cytat, wy***ać, bo to jest moja gmina, ja tu rządzę. Gdy przyjechaliśmy, znów był pod wpływem. Nie wiem, nie dotyka. I znów trafił na policję. I tak w Żelazkowie trwało od lat. Wójt rozbijał auto, atakował policjanta, udzielał ślubu po pijaku i ciągle rządził. Ta sprawiedliwość przyszła dzięki państwu. Dzięki państwa interwencji, że było to nagłośnione. Czy pan się podda badaniu na stan? Nie. Wójta nie ma już w urzędzie. Jego mandat wygasił komisarz wyborczy. Podstawą był wyrok sprzed 1,5 roku. Za atak na policjanta sąd miesiącami nie przekazywał wyroku komisarzowi wyborczemu. A dopiero teraz to wypłynęło. Dlaczego trwało to tak długo? Jak czytamy w oświadczeniu kaliskiego sądu, będzie to wyjaśniane. To dobrze, że wójta nie ma, czy to... Nie wiem. Dziękuję bardzo, nie rozmawiam. Gmina była trochę współuzależniona od niego i od jego zachowań, ale też rozumiem, że to mała struktura, niewielka miejscowość, ta praca była rzeczą istotną. W Żelazkowie doceniają drogi bez dziur i zrobiony park. Bardzo dobry gospodarz. To widać, to widać. Jako rządzić, to dobrze rządził, nie można powiedzieć, nie? Wójt był 5-krotnie skazywany, ale rządził. Niejednokrotnie naruszał normy i zasady. Właściwie przy pierwszym powinien zostać zdymisjonowany. Wójt ostatnie wybory wygrywał z hasłem swój chłop. Nie udało nam się z nim porozmawiać. Pan wójt już wcześniej miał rozpisany cały miesiąc urlopu. Teraz Żelazków czekają nowe wybory. Zdeńsowy Wryk, Wydarzenia Żelazków.